Agra. Presented by K. Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy grę Radę. Gra z 98 roku, wydana przez firmę Atlas Cave. Typowa strzelaneczka. Żeby nie tracić czasu, dorzucamy sobie kredycików i startujemy, słuchajcie. Zręcznościówka z automatów arcade. Fajne efekty, fajna grafika. W latach 80., 90., mając parę złotych gotówki w kieszeni, można było sobie w tego typu gry zagrać na różnego typu w różnego typu klubach, salonach gier, a często i gęsto również na dworcach kolejowych tudzież autobusowych. Oj. Dobra, kontynuujemy. Najważniejsze moim zdaniem w tego typu grach jest, słuchajcie, to, że można w nich kontynuować, czyli no, twórcy wiedzieli, że ktoś, kto przeszedł no, już kawałek w tej grze, będzie chciał lecieć sobie dalej. No i dali taką możliwość, że jak wrzucimy monetkę, to lecimy dalej. Mamy taką możliwość. No i fajnie, bo jednocześnie zachęcało to potencjalnego konsumenta do tego, żeby grał dalej. No i jednocześnie, żeby zobaczyć, co będzie dalej na kolejnej, nie wiem, planszy. Także, jeżeli ktoś miał dużo gotówki, to mógł sobie nawet taką grę ukończyć. Z drugiej strony trochę zastanawiam się, dlaczego wtedy nie powstał e-sport. Czyli jakieś tam rozgrywki, prawda, turniejowe, takie na większą skalę właśnie w tego typu produkcjach. W sumie sprzedawałoby się to, przypuszczam, całkiem nieźle, bo jak przypominam sobie, no było sporo takich zawodników, którzy no przegrywali niemałe pieniądze, spędzając tam jeszcze więcej czasu. No i dochodzili w większości przypadków nawet do końca gier. Jeżeli ktoś się bardzo postarał, to myślę, że miałby w przypadku e-sportu również wielkie szanse na ówczesnych czasach na zwycięstwo. O. Rozmnożył się. Szybko te kredyty topnieją.
Nad chwilami widać, że ten emulator mi zwalnia, no ale tak jak mówię, jest to gra, która działa na emulatorze, więc no niestety przy... w momencie większego obciążenia grafiku to po prostu no troszeczkę spowalnia. O, pięknie. Trzeba było tylko przemieszczać się z jednej części ekranu w drugą. O. O. Ojejku. Ile do zebrania. Aha, mamy 0, no dobra. Wrzucamy w takim razie trochę kredytów i startujemy! Co to przed nami jest? O, ładnie. Oj, oj, oj. Ile do zebrania mamy? Dobra. Świat uratowany. Dorzucę może parę kredycików jeszcze. O. Hmm.
Oj. No i mamy tu jakiś okręt. Udało się jedną wieżyczkę, a nie, cały chyba poszedł. O, kolejny mamy. Następny. No nie, ile tego? O. No. Aha. Oj, oj, oj. O, ile do wzięcia rzeczy. Dobijamy trochę parę sztuk kredycików, ale to i tak chyba tylko do 10 można maksymalnie. Czy tam 9 nawet, no. A dziwne właśnie, kurczę, jeżeli ktoś by wrzucił więcej niż 9, no to przecież te pieniążki już będą, że tak powiem, stracone, bo system ich nie zliczy. Dziwne to trochę, no ale tak było. Trzeba było na bieżąco wrzucać. O! Teraz wzbierać to wszystko. Mm.
Uff, udało się. Ale jednocześnie życie straciłem. Dobra, dorzucamy jeszcze kolejną porcję żetoników. A nie, on dalej leci, patrzcie. Czy to już następny? Bo się pogubiłem. Teraz to wyzbierać. No. I lecimy dalej. O. Ale sieka. To było złe posunięcie, lecenie za tym, za tą energią. To co za przeciwnik jakiś dziwny?
Dobra, dorzućmy sobie żetoników, kredycików. No i lecimy dalej. Ale odgłosy. Widać tutaj, słuchajcie, jak spowalnia anulator. Tam, gdzie jest dużo tych obiektów ruchomych, to widać wyraźnie, że obraz ulega mocnemu spowolnieniu. O, jak te pociski pojawiają się na ekranie w większej ilości, to widzicie, obraz teraz spowalnia. No takie to uroki niestety emulatorów są, ale gra jest przednia. A tu co mogę robić? A. O, to zwolniło maksymalnie. Ojej, patrzcie, co się dzieje, ale jakie spowolnienie.
O, pięknie. Dobijamy jeszcze kredytów. O, teraz coś takiego, jakieś łapki, łapki. No i wy pamiętajcie też o łapkach pod filmem. Dobra, dobijmy sobie łapek. No, łapek mówię. Kredytów. O! Udało się, patrzcie. Haha.
Czyżby to koniec? Na to wychodzi. Czyli udało nam się przejść produkcję do końca. No i fajnie. No, jest wpis. Zdziwił mi się, gdyby nie było. Za tyle wrzuconych monet. Jakby nie było wpisu, to chyba bym zwątpił. No dobrze. Zobaczmy jeszcze sobie ten nasz ranking, ale kredytów tu wrzucimy, chyba rankingu nie będzie, bo na dole jeszcze mamy, widzę, 9 kredytów wyświetlonych. Dobrze, to w takim razie ode mnie tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejne filmy z serii Retro Gry. No i cóż, trzymajcie się. Dzięki, żeście dotrwali do końca. Zachęcam do lajkowania, łapkowania, komentowania, czego tam sobie życzycie. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.